środę 10 sierpnia już po raz 24 w Nowej Rudzie rozpoczął się festiwal folkloru, na którym po raz kolejny pojawiły się zespoły ludowe z różnych stron świata. Otwarcie, inauguracja festiwalu. Dzisiaj wystąpią na scenie zespoły z Chorwacji, z Serbii, z Tajwanu. Nasz oczywiście gospodarz zespół pieśni i tańca Nowa Ruda tradycyjnie, więc myślę, że pogoda nam nie przeszkodzi i będziemy mieli piękny dzień pierwszy festiwalowy. W tym roku 45 lat obchodzi zespół pieśni i tańca Nowa Ruda. To tak naprawdę oni 24 lata temu zainicjowali pomysł stworzenia takiego festiwalu, który przetrwał już 24 lata i jest coraz bardziej, można powiedzieć, rozbudowywany. Kiedyś odbywał się tylko u nas w Nowej Rudzie. Oczywiście przez 24 lata w partnerstwie z miastem Strzegom, gdzie w tym samym czasie odbywa się Strzegomski Festiwal Folkloru. Ale od kilku lat zespoły, które do nas przyjeżdżają, występują również w Kłodzku, występują z gminą w gminie Nowa Ruda w Jugowie, która od kilku lat jest z nami współorganizatorem tego festiwalu. Chcemy, aby ten folklor był pokazywany nie tylko na rynku w Nowej Rudzie, nie tylko w Strzegomiu, ale również w innych miejscowościach. To pozwala też naszym gościom, czyli zespołom, które nas odwiedzają, zobaczyć nasz region. Mamy teraz wakacje sejmowe, choć jeśli chodzi o mnie, to nie do końca, bo dużo jest regionalnych spraw. A dzisiaj rzeczywiście trochę oderwanie od polityki, żeby skupić się na wielokulturowości, na kulturze ludowej. W dobie globalizacji tego pośpiechu warto czasami się zatrzymać. Na pewno będzie barwnie, kolorowo, muzycznie. Nowa Ruda i miasto, i gmina, i Kłodzko, i Strzegon, który też leży na terenie Dolnego Śląska, tętnić będzie międzynarodowym folklorem, zatem zapraszamy. W tamtym roku zdaje się byli aborygeni, którzy w Nowej Rudzie, no to była rewelacja. Myślę, że teraz Tajwan przyciągnie dużą publiczność, bo to jest jednak egzotyka, kraj daleko leżący od Polski, od Europy. Dzisiaj nowego oczywiście wielka atrakcja, czyli zespół egzotyczny z Tajwanu, ale oczywiście też nasze europejskie zespoły na świetnym poziomie. Serbia, Chorwacja oraz gościnnie występuje u nas zespół pieśni i tańca Malbork i oczywiście gospodarze Nowa Ruda. Staramy się, żeby każdy festiwal niósł coś nowego. Mamy teraz tutaj też towarzyszące wystawy sztuki ludowej, obrazów. No i oczywiście cały czas liczymy na dobre muzycznie, wokalnie i tanecznie zespoły.
byliśmy na wakacjach na festiwalu w Serbii i w Bośni i Hercegowinie. Teraz jesteśmy gospodarzami festiwalu, więc wakacje mamy naprawdę bardzo pracowite i muszę powiedzieć ze swojej strony, że młodzież i dzieci w zespole, kapele, panie z grupy wokalnej, naprawdę trzymamy się razem, jest naprawdę wspaniale. Przyjechaliśmy z Chorwacji. W Nowej Rudzie jesteśmy po raz pierwszy i bardzo nam się podoba. Dziś na scenie zaprezentujemy programy taneczne aż z trzech naszych regionów. Jestem przekonana, że nasz występ spodoba się publiczności. Przyjechaliśmy z Tajwanu i chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie. Aby tu dojechać, mieliśmy aż 3 przesiadki samolotowe oraz długą podróż autobusem, ale naprawdę jesteśmy zadowoleni z przyjęcia. Zaprezentujemy naszą kulturę i narodowe tańce. Jesteśmy przekonani, że nasz występ na długo pozostanie w pamięci Polaków. Thank you.